Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o nowej grze wydawnictwa Portal Games Polska, czyli OWF. W grze przeniesiecie się do świata rządzonego silną ręką przez kanclerza, natomiast pozostali gracze wcielają się w rolę banitów lub obywateli i ich jedynym celem będzie zdetronizowanie kanclerza. Nie będzie to łatwe i niestety instrukcja Wam w tym nie pomoże, natomiast jeżeli już przebrniecie przez te wszystkie meandry i zawiłości zasad, które są zawarte w instrukcji, to gra się Wam zdecydowanie odwdzięczy i z przyjemnością będziecie zasiadać do stołu. Zapraszam do oglądania. Zanim siądziecie do rozgrywki, musicie poznać podstawową nomenklaturę w tej grze. Mapa świata podzielona jest na trzy rejony. Kolebkę, w której znajdują się dwa obszary, czyli miejsca na karty nazywane obszarami. Prowincje, tutaj mamy już trzy miejsca na karty obszarów. Oraz interior, tutaj również znajdują się trzy miejsca na karty obszarów. W grze znajdziemy również sekrety. To takie dwustronne znaczniki, które posłużą nam do zdobywania przychylności. Natomiast sama przychylność to swojego rodzaju monety, którymi z kolei będziemy mogli zdobywać kolejne sekrety. Jeśli chodzi o mieszkańców, to są to karty w talii świata, które mogą zostać zagrane na obszar, wtedy są mieszkańcami, ale zagrane przy planszetce gracza stają się doradcami. A teraz wróćmy jeszcze do mapy świata. Na mapie znajdziecie jeszcze tor rund, tor dobranych wizji wraz z kosztem przeszukiwania, miejsce na relikty, miejsce na talię świata oraz sześć banków przychylności. Tutaj przyjrzyjcie się symbolom, ponieważ te same symbole znajdziecie na kartach mieszkańców. Na początku rozgrywki będziecie mieć przypisane role. Będziecie mogli być albo kanclerzem, albo jednym z pięciu banitów, lub też rozpocząć swoją przygodę w OWF jako obywatel. Natomiast zbytnio nie przyzwyczajajcie się do tych ról, ponieważ one bardzo łatwo mogą zostać zmienione w trakcie rozgrywki. Przyjrzymy się teraz planszetkom graczy. Niezależnie od roli, jaką będziemy pełnić w trakcie rozgrywki, czyli niezależnie czy jesteśmy banitą, obywatelem czy kanclerzem, po naszej lewej stronie znajdziemy taką podpowiadajkę, gdzie będzie wskazany przebieg naszej tury, wszystkie możliwe akcje, które możemy wykonywać oraz ich kosztem. Również na każdej planszetce znajdzie się tor zaopatrzenia, czyli taki action points, za pomocą których będziemy wykonywać właśnie i opłacać akcje wskazane po lewej stronie. Każda z postaci będzie miała również miejsce na swoich doradców i jak widzicie, limit takich doradców to 3. A teraz jakie są różnice? Tylko na stronie banity będzie znajdowało się miejsce na ujawnioną wizję. Jako obywatel już nie ma możliwości zagrania karty wizji i w ten sposób osiągnięcia zwycięstwa, natomiast tutaj obywatel zwycięża, jeżeli osiągnie cel następcy. Dodatkową zmianą jest tor zaopatrzenia, który w tej chwili zależy od pozycji znacznika kanclerza. Jeśli chodzi o planszetkę kanclerza, mamy tutaj dodatkowe informacje, czyli w zależności od tego, z jakim tytułem kanclerz rozpoczyna rozgrywkę, otrzymuje dodatkowe jakieś elementy. W grze mamy do wyboru 6 głównych akcji i akcje pomniejsze. Akcje pomniejsze są bezkosztowe, natomiast za każdą akcję główną trzeba uiścić opłatę na torze zaopatrzenia. Akcje wykonujemy w dowolnej kolejności i wielokrotnie. Wszystko zależy od tego, jaką macie strategię i czy Was na nie stać. Jeśli chodzi o większość akcji, czyli przeszukiwanie, werbowanie, handel, odzyskiwanie i podróż, one są naprawdę bardzo klarownie wytłumaczone. Dodatkowe tu podpowiadajki naprawdę są bardzo pomocne. Natomiast troszeczkę kłopotu możecie mieć z najazdem i to właśnie na nim trochę bardziej się skupię. Aby wykonać akcję najazdu, musicie najpierw wydać 2 punkty zaopatrzenia i wybrać obrońcę. W tym przykładzie atakującym będzie żółty. Obszar będzie kontrolowany przez kanclerza, natomiast jeszcze dodatkowo na tym samym obszarze znajduje się gracz biały, czyli
Żółty gracz musi najpierw podjąć decyzję, kogo będzie atakował. Jeżeli żółty gracz wybrał za cel ataku kanclerza, będzie mógł zaatakować porośnięte wybrzeże i dowolny inny obszar kontrolowany przez kanclerza. Jeżeli żółty natomiast wybrał na cel ataku gracza białego, tutaj mamy troszeczkę więcej możliwości. Żółty może zaatakować sztandar, którego właścicielem jest gracz biały, może zaatakować relikt, może zaatakować sam pionek białego lub znaczniki przychylności, które są na planszy białego. Jeśli chodzi o takie tło fabularne, wyobraźcie sobie, że po prostu te wszystkie rzeczy, czyli sztandary, relikty czy znaczniki, podróżują razem z tym białym i dlatego łatwo można mu je ukraść, czyli zaatakować. W takim przypadku, gdy biały gracz by kontrolował porośnięte wybrzeże, do tych wszystkich elementów, czyli do sztandaru, reliktu, samego pionka i znaczników przychylności, doszłaby możliwość zaatakowania obszaru lub obszarów kontrolowanych przez białego. W grze mamy aż 4 sposoby na wygraną. Jedną z nich jest bycie wizjonerem. W grze mamy 5 kart wizji, z czego 4 karty są wizjami prawdziwymi. Są to wizja podboju, rebelii, wiary i sanktuarium. I mamy 5 kartę, która jest konspiracją i która jest wizją fałszywą. Jeżeli spełnimy warunek, który jest na poszczególnej karcie wizji, wygrywamy grę. Drugą możliwością wygranej jest przechwycenie tytułu wiernego przysięcy. Jeżeli Banita w fazie przebudzenia będzie miał stroną uzurpatora, automatycznie wygrywa grę. Tutaj jest błąd na kafelku. Trzecia możliwość to utrzymanie tytułu wiernego przysięcy przez kanclerza. Tutaj mamy 4 możliwości. Może to być wierne przysięcy hegemonii, wierne przysięcy ludu, przysięcy oddania lub przysięcy protekcji. Jeżeli utrzyma ten tytuł, rzucamy kostką i sprawdzamy, czy wygrana jest po stronie kanclerza. Jednocześnie na tych tytułach mamy tutaj warunek zwycięstwa następcy, czyli jeżeli ktoś jest obywatelem i spełnia wymagania tutaj następcy kanclerza, przejmuje władzę. I ostatnia, 4 możliwość zakończenia rozgrywki to tak zwane zmęczenie wojną. Jeżeli znacznik rund dotarł do 8 i po drodze w 5, 6 i 7 rzut kością nie rozstrzygł zwycięstwa kanclerza lub następcy, kończymy rozgrywkę i sprawdzamy, kto wygrywa. W trakcie rozgrywki, wydając punkty zaopatrzenia, będziemy m.in. przeszukiwać poszczególne talie w poszukiwaniu mieszkańców nowych do obszarów lub też jako naszych doradców. Będziemy się przemieszczać do różnych regionów, nawet do różnych obszarów i je odkrywać na nowo. Będziemy mogli również najechać naszych przeciwników, niszcząc na przykład ich przewagę i przejmując kontrolę nad obszarami. Będziemy handlować, wymieniając przychylność na sekrety i sekrety na przychylność. I to wszystko będziemy robić tylko po to, żeby zwyciężyć, bo zwycięzca w tej grze może być tylko jeden. Tak jak wspominałam na początku swojego filmu, ta gra wcale nie jest łatwa i wcale nie ma prosto napisanych zasad. Natomiast jeżeli już przebrniecie przez to wszystko i znajdziecie wszystkie potrzebne informacje, na przykład na BGG, to ta gra odkryje całe swoje piękno. A jeśli chodzi o samą rozgrywkę, tutaj znajdziecie naprawdę całą tonę regrywalności. Fakt, że mamy tu różne warunki wygranej, że każda rozgrywka może być inna, że tworząc talię świata możemy mieć zupełnie inne zestawy kart. To, że możemy grać zarówno tworząc kroniki, jak i grając randomowo z różnymi ludźmi. To wszystko, co znajdziecie w tej grze, to z pewnością będzie zabawa na wiele długich wieczorów. I jeszcze na koniec kilka słów. Chcę Wam powiedzieć, że tej grze bliżej jest do Amerii niż do euro, więc jeżeli szukacie tu ciężkiego eurasa, który był podobny do Ruta, no to nie tędy droga. Natomiast jeżeli lubicie trudne gry, które są naprawdę wyzwaniem, żeby zwyciężyć i które dają przeogromną satysfakcję, to z pewnością OWF będzie takim tytułem. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, cześć!